Teoretycznie po 40 tak się robi. No, u mnie w rodzinie właśnie się po 40... Nie, nie, ale to jest biologia po 40, że się wzrok oddala. No, widzisz, no niestety, jak to mówi babcia, starość się Panu Bogu nie udała, to jeszcze daleko do starości, mam nadzieję, ale jednak, no... Już nic nie trwa wiecznie. Nie młodniejemy. Nic nie trwa wiecznie, jak to się mówi potocznie, nie? Jak proszę to... Państwa, mamy dzisiaj specjalnego gościa, Mariusz Pudzianowski, znany w skrócie jako Pudzian. Chyba prawie każdy Polak podejrzewam, że zna tą osobę. Siemanko. Witam, cześć. Mój tata na pewno wie, kim jesteś, a jak mój tata wie, zna kogoś, to znaczy, że jest to bardzo znana osoba. A jak już tak zaczęliśmy od tam wzroku i tak dalej, to czy trochę masz poczucie, że gdzieś nadszarpnąłeś zdrowie przez zawodowy sport, czy na dobre to wychodzi, jak to w ogóle jest? Bo to mnie zawsze interesuje bardzo. Bliżej potocznie się mówi, że zawodowy to sport to zdrowie, albo zawodowym sportem szybciej do kalectwa. Nigdy zawodowy sport nie powiedziałbym, że jest to zdrowie. Po części na pewno gdzieś tam zawsze ten zawodowy sport troszeczkę tego zdrowia zabrał. No jest tych urazów, pourywane przyczepy jedne w rękach, pourywane przyczepy w nogach, potem coś tam. Tylko sobie zadaję pytanie czasami, jak to będzie na starość, jak już się człowiek troszeczkę jeszcze bardziej zestarzeje, bo powiedzmy tak jak ja, 45 lat, to jeszcze jest człowiek w takim wieku, jak ja to mówię, produkcyjnym. Więc jeszcze tego się nie odczuwa, ale z rozmów z starszymi kolegami, tak już po 50 zaczyna się już troszeczkę to odczuwać. Więc zobaczymy za parę lat, co to z tego wyjdzie. No dobra, ale na dzień dzisiejszy nie ma jakoś takiego, rozumiem, że nie masz poczucia, że to jakoś negatywnie wpłynęło tak mocno, bo nie mówimy o tym, że wiesz... Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nic mnie nie boli, nawet paznokieć mnie nie boli, więc nie narzekam na nic. To, że gdzieś jakieś tam urazy były, złamania, pęknięcia, naderwania, ja tego nic nie czuję, nawet na tak zwane zmiany pogody. Czuję oczywiście zmęczenie, jak za dużo się popracuje, za dużo się potrenuje, czasami są te zakwasy, to oczywiście każdy człowiek to odczuwa, ale dzisiaj ja nie odczuwam nic. A na przykład przy noszeniu ciężarów wiem, że na przykład na wzrok to potrafiło negatywnie też wpływać. Wiesz co, każdy zawodowy sport ma jakieś swoje, po zawodowym sporcie zawsze są jakieś uszczerbki, dlatego że przy dużych ciężarach to ciśnienie jednak w organizmie jest, no. A znowu w sportach walki niedotlenienie tak zwane, po prostu bezsilność, tego tlenu troszeczkę brakuje, taki bezwład, jak ja to mówię, i widać czasami to u zawodników, że chcieliby dużo zrobić, a nie mają tej siły. Czyli powiedzmy siły jak siły, ale kondycji po prostu, brak dotlenienia, no i wtedy człowiek no, robi się bezwładny. A w podnoszeniu ciężarów bardziej taki uderza ciśnienie do głowy, dlatego że przy tych ciężarach, ja bynajmniej tak miałem, że po prostu ciśnienie tak uderzało, że czasami krew z nosa potrafiła polecieć. Mi nie, ale kolegom z branży tak. A zdarzało ci się na przykład coś takiego, że właśnie czujesz, że coś się w głowie kręci albo tego typu podczas rzeczy? Ciężarów, podczas zawodów, tak, było czasami po prostu taki delikatny bezwład się robił, a akurat najbardziej to tak odczuwałem w sportach walki, kiedy przeszedłem z podnoszenia ciężarów do sportów walki i tak z dnia na dzień wpadłem do tego kotła całego, gdzie kazano mi się bić 2 razy 5 minut plus 3 dogrywka, a u mnie wysiłek wtedy był maksymalny 90 sekund, więc to rzucenie było się na głęboką wodę. No i dopiero wtedy zaczęła się zabawa z tym wszystkim. Próbować zmienić organizm, próbować przebudować to całe ciało, żeby mogło wytrzymać 2 razy 5 minut na tamte czasy plus 3 dogrywka. A już nie wspomnę 3 razy 5 minut. To już był nie lada wyczyn. A czy ty masz takie poczucie... Znaczy... Może trochę retoryczne pytanie, ale i tak je zadam. Czy masz poczucie takiej satysfakcji, że komuś zagrałeś trochę na nosie? Chodzi mi o MMA, bo jako no, strongman to już byłeś osobą utytułowaną i to już był zamknięty temat, ale ja pamiętam te czasy, jak
śmiano się z twojego pomysłu, że będziesz zawodnikiem MMA. No ja nawet pamiętam wśród kolegów takie rozmowy. No nie, on się nadaje do tego. Oczywiście, że śmiano się ze mnie, dlatego że nie mogłem wytrzymać, chociaż mimo to, że ja chciałem, charakter był, ale ciało i organizm nie pozwalał wytrzymać mi 2 razy 5 minut. I oczywiście niejedni zawodnicy drwili ze mnie, że do czego on się nadaje. Takie teksty: czerwony balon, potem coś tam, 2-3 minuty. I jak już ktoś z Pudzianem przetrwa 2-3 minuty, to potem już wygrywał spokojnie, no bo on do niczego ci nie nadawał. No i drwiono ze mnie na każdym kroku. Przeciętny zawodnik, który trochę potrenował, dawał sobie radę ze mną po 3 minutach. No ale żeby tego nie było, trzeba było ciężko, systematycznie, mozolnie pracować, żeby ten organizm przerobić, aż wreszcie no puściło. Co prawda długo to trwało, z 8 lat, ale puściło, no i dzisiaj wychodzę 3 razy 5 minut i nie zastanawiam się, pierwsza, druga, trzecia runda, ale idę i spokojnie, już nie myślę o tym. Ale długo to trwało, no na dzień dzisiejszy ponad 13 lat już jestem w MMA. Na początku maja minęło 13 lat, jak przyszedłem do MMA, zacząłem trenować. To mnie trochę smuci, bo mi się wydawało, że to było jakoś 5 lat temu, ale już się łapię, że cały czas, co mi się wydaje, że było parę lat temu, to się robi z tego dekada. No, robi się mała dekada. No, w 2009 rok, maj, przyszedłem do MMA i zacząłem coś już robić, więc już ponad 13 lat jestem w tym sporcie, więc sporo czasu upłynęło. Też sobie nie zdaję sprawy, że to już jest 13 lat. Tak naprawdę dłużej jestem w MMA, jak dźwigałem zawodowo ciężary. Patrz, jak to jest percepcja czasu jest taka dziwna, bo mi się wydawało, że dźwigałeś ciężary od początku świata, że po prostu zawsze był Puzian, który dźwiga ciężary, a w głowie mam, że od niedawna jest zawodnik MMA, Mariusz Pudzianowski, a nagle się okazuje, że to ma się zupełnie inaczej. Tak, zgadza się. A wiesz dlaczego to może takie odczucie? Dlatego, że tych zawodów było dużo. Ja za swojej kadencji przez te 12 lat, dźwigając ciężary zawodowo, startowałem ponad 200 parę razy. 200 parę startów. Rocznie potrafiłem zrobić 40 parę startów. 42 starty miałem chyba w 2007 roku, 41 wygrane. Praktycznie co tydzień. Tak, co tydzień, a nawet 2 razy w tygodniu. Sobota, niedziela. Sobota, niedziela potrafiliśmy startować, a na przykład w piątek były zawody w Polsce, finał jakiś tam, a potem znowu gdzieś tam do Rosji czy do Norwegii następny wyjazd. Więc 2 starty nawet potrafiły być tygodniowo. No i dlatego, że tych startów było dużo, telewizja dużo tego transmitowała, to się wydawało, jakby to nie wiadomo, ile tego było. No bo było, no bo było, tego, na mówisz. Tamte czasy było bardzo dużo tego, no a tak, no w MMA, no to są 3 walki rocznie, no to tak tego, wydaje się, jakby tego dużo nie było, aż tak. To ty w którymś momencie w ogóle musiałeś trenować, czy właściwie jeździłeś zawodów na zawody, które były treningiem? Zgadza się. Z zawodów na zawody jeździłem i był to trening, a w międzyczasie, kiedy miałem dzień, 2 wolnego, tylko delikatny rozruch taki był, więc w okresie startowym od maja do września to cały czas po prostu starty i jeszcze raz starty. Z jednej strony dobrze to było, dlatego że w głowie tak się poukładało, że wychodziłeś na zawody jak do jedzenia. Po prostu człowiek był tak obstartowany, że to chleb powszedni był. No właśnie tak czytałem kiedyś biografię jazzmana Herbie Hancocka, który właśnie powiedział, że w którymś momencie on już tak dużo grał koncertów, że skończyło się w ogóle jego ćwiczenie, bo on przecież miał ćwiczenie codziennie wieczorem i ile on ma ćwiczyć, no. No, zgadzam się z tobą i podczas zawodów Strongmana podobnie było. No i teraz, gdy w MMA tak samo, gdy te sparingi mamy 3 razy w tygodniu mieliśmy, to w międzyczasie nie da się, powiedzmy, robić ciężki sparing w poniedziałek, środa, piątek i w międzyczasie jeszcze ciężko trenować pomiędzy. Więc tak jak teraz, na przykład ostatnie tygodnie, 2-3 tygodnie, była poniedziałek, środa, sobota, no to w międzyczasie delikatny tylko rozruch był w moim przypadku, bo nie szło już ciężko trenować, więc już lżej to było robione. A na ile w
na ile w MMA, a na ile w strong mainstreamie, bo jak to się ten w sportach ciężarowych jest ważny odpoczynek. W każdym sporcie regeneracja jest bardzo ważna. Nie tylko samym treningiem człowiek żyje, ale bardzo ważna jest też odnowa, regeneracja. Dlatego, że ten organizm, kiedy on dostanie dawkę wysiłku dużego, trzeba ten organizm zregenerować, dać jakieś witaminy, suplementy, to żeby no, ten organizm jakoś się zregenerował. Sam na pewno sobie nie poradzi, więc trochę trzeba mu pomóc. No więc trening jest ważny i regeneracja też jest bardzo ważna. No bo ja pytam o to, bo ja sobie troszeczkę pooglądałem jeszcze różnych wywiadów z tobą, zresztą kiedyś widziałem też parę wcześniej i tak sobie, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale ma się taką świadomość, że jak gdybyś nigdy w ogóle nie regenerował się, tylko gdybyś cały czas ćwiczył, zasuwał i wiesz co, jeszcze twój tryb pracy, o którym też chciałbym porozmawiać, ale to, o której ty wstajesz, lecisz do roboty, potem trening, potem tego, znowu trening, jeszcze wieczorny, to ja mówię, kurde no, kiedy Mariusz w ogóle, nie wiem, żyje. Tak naprawdę życia prywatnego prawie wcale nie mam, tak sobie poukładałem. To znaczy jest to mój świadomy wybór. Tryb życia prowadzę, jaki prowadzę, akurat samemu sobie w jakimś stopniu żyję, więc sobie tak poukładałem, rano wstaję. Oczywiście, że w międzyczasie jakiś sauna, jacuzzi, regeneracja, wpadam do domu, wszystko jest naszykowane, poukładane, witaminy. To kiedy przychodzi niedziela, no to oczywiście kompletny, pełen relaks jest, nigdzie gdzieś tam daleko nie wyjeżdżam, więc relaks sobie robię, no i jednak to ciało masażysta, bo jest w odpowiednich godzinach masażysta przychodzi, wszystko jest tak zorganizowane, żeby ten mój czas wykorzystać jak najlepiej. No właśnie, a wiesz co, to zadam ci takie pytanie, które czasami ja słyszę. Czemu nie masz żony i dzieci? Powiem może w ten sposób i zawsze odpowiadam na to pytanie. Życie moje prywatne, takie bardziej intymne, zostawiam tylko na siebie, dla siebie i nie jest na użytek publiczny. Mam wszystko poukładane tak, jak powinno być. A bynajmniej ja nie muszę żyć jak przykładowy, normalny Kowalski. Żyję sobie tak, jak mam na to ochotę i nic nikomu do tego. A życia prywatnego, kiedy brama się moja zamyka, nikomu nic do tego. I nie ma prawa nikt tam wstępu. A jak zacznie ktoś za bardzo zaglądać, dostanie po łapach. Słuchaj, no jesteś w bliskim tutaj tem, więc nie chcę, żebyś mnie lał. Nie, ale to jest taka przenośnia. No ja tak się domyślam. To jest przenośnia, ale że pytam się pewne, to, bo ja to sam słyszałem. Wiem ileś razy, no nie? Dlaczego? Dlaczego nie mam? Wszystko mam poukładane. Jestem normalny, zdrowy chłop hetero i wszystko jest poukładane. Bardzo często zadają mi pytania, a bo ty kobiety nie masz, bo tamto. A ja mówię, żebyś ty tylko używał tyle, co ja, to by było dobrze. A ja wcale nie robię wycieczek w takim kierunku, tylko... Ale tak to kwituje zazwyczaj. Okay. Jest wszystko na miejscu, tak jak powinno być. Tylko są pewne sfery życia, którego po prostu nie pokazuję i nie pokażę. Moje to pytanie, zresztą już nie będę tego drążył, bardziej zmierzało do tego, czy właśnie ustawienie życia pod tą karierę nie jest czasami takie, że człowiek właśnie wybiera, że okej, słuchajcie, ja chcę się zrealizować sportowo, a ktoś się chce zrealizować, nie wiem, czymś tam innym. Aktorka taka była znana polska, ona dożyła później starości i też tam się ją pytano o dziecię, no powiedziała, że ją interesuje jej praca po prostu, no nie? Dobra, zamykamy temat. Powiedz mi, kiedy ty... Co było takim bodźcem tego, żeby pójść w strongmanstwo? Było jakiś film albo taka jakaś... Nie, wiesz co, ja pochodzę... Nie, ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, z normalnej robotniczej rodziny. Akurat tata pracował przez ileś tam lat w takim tak zwanym SKR-ze, spółdzielnia kółek rolniczych, kiedy traktorzystą był, mama pracowała w służbie zdrowia, pochodzę z normalnej, przeciętnej rodziny i chciałem kiedyś coś tam sobie w życiu osiągnąć.
A że ojciec był kiedyś ciężarowcem, akurat wcześniej skończył, bo rodzina przyszła, rodzinę założył wcześniej, więc te sztangi gdzieś tam po nim sobie leżały, gdzieś tam w rogu w kącie. W czwartej klasie szkoły podstawowej, jak dobrze pamiętam, poszedłem na treningi karate i po roku czasu ojciec mi tak, chodź, ustawimy sztangi, troszeczkę siły sobie zrobisz. No i od tamtej pory tak ta przygoda się zaczęła ze sportami siłowymi i tak było. Oczywiście może i bym wtedy trenował sztuki walki bardziej, tylko w takiej małej miejscowości, gdzie nic takiego nie było, ani boksu, ani treningów karate nie było, ani nic. Nie mówię MMA, bo na tamte czasy to nawet nikt nie wiedział, co to znaczy jeszcze na lata 90., 80., więc czegoś takiego jak MMA nie było. Ale bo, na podwórku ze wszystkim sobie poradziłeś pewnie dawno. Takim może nie łobuzowałem aż tak bardzo, ale nie byłem chłopakiem takim, gdzie ktoś nadepnął na odcisk i od razu usuwał się w bok. Przepraszam, a jeżeli ten ktoś zaczął za bardzo jeszcze skakać, no to kończyło jak się kończyło, urwisowaniem troszeczkę, no i matka bardzo często musiała chodzić do szkoły, no i leczyć mnie z tej choroby mojej wariackiej. No ale to chyba tobie wyszło to, no dobrze, tu jest woda, gdybyś miał ochotę się napić. Dobrze, dziękuję. Czyli nie było takiego bodźca, bo ja się czasami często pytam ludzi o to i często na przykład się okazuje, że jest jakiś taki, wiesz, film, nawet z lotnikami rozmawiałem, oni powiedzieli, że Top Gana oglądali, jak byli młodzi. Wiesz, nie? Co? Nie, ja nie miałem takiego bodźca, po prostu pochodząc z takiej małej miejscowości, tam nie było co robić. Ja zawsze lubiłem coś robić, coś działać, żeby ten czas swój spożytkować jak najlepiej. I do mnie dzisiejszego. Mój czas jest tak poukładany, żeby to życie wykorzystać, jak najlepiej wyssać z niego wszystko i czerpać pełną piersią. A kiedy ty wpadłeś na pomysł, że strongmani to jest ten temat? No bo kulturystykę to można wykorzystać w różnych dziedzinach. Będąc młodym chłopakiem, już mając 20 lat, 19-20, startowałem w wyciskaniu sztangi leżąc w województwie skierniewickim, bo na tamte czasy były województwo tam płockie, włocławskie, warszawskie chyba było, na tamte czasy łódzkie. Ja byłem w województwie skierniewickim jednym z silniejszych chłopaków. I na tamte czasy, to był chyba 98 rok, browary Warka robiły takie po prostu festyny objazdowe i szukano takich zawodników, którzy by sprawdzili się w przenoszeniu beczek, rzucanie beczek, wchodzenie, takie noszenie tych beczek. To był tak zwany na tamte te czasy strongman. No i zadzwonili do mnie, czy nie chciałbym się sprawdzić w czymś takim. Ja, co to jest? Mówi, nie oglądałeś Eurosportu? No i oglądałem coś takiego, widziałem jak kiedyś zawodnicy podnosili jakieś takie klocki, kamienie, biegali z kamieniami, no i spróbowałem sobie tego, a że silne chłopisko byłem, no i tak ta przygoda się zaczęła. Pierwsze dwa starty, pamiętam, Płock, 99, 1 maja, 2 maja było to w Skierniewicach, też byłem na 20 paru chłopaków, byłem drugi, 1 maja, 2 maja w Skierniewicach byłem drugi, i 3 maja było to we Włocławku. Już byłem pierwszy. I tak do dnia dzisiejszego tak zostało. Na 200 parę startów, które miałem w strongmanie w Polsce, mówimy, 3-4 razy tylko drugi byłem, nigdy trzeci i cały czas pierwszy. Aż do samego końca. Ostatni start zaliczyłem w 2010 roku w hali Oliwii Puchar Polski i też byłem pierwszy i zakończyłem te starty, wtedy już oficjalne. Ja tak naprawdę ten sport znam z powodu twojej osoby. Miło to słyszeć, że dołożyłem swoje 5 groszy, że ten strongman tak urósł w Polsce, dlatego że te wyniki były, no Polak najsilniejszym człowiekiem na świecie. Do mnie to nie docierało do dnia dzisiejszego, tylko jak sobie przypomnę, zjeżdżało, był to 2002, 2003, 100 największych chłopów, jakich tylko ziemia mogła nosić. Mistrzowie olimpijscy w podnoszeniu ciężarów, trójboiści, rugbyści, futboliści, no wszystkie dziedziny sportu wielkich chłopów. 2 metry, 200 kilo, 180 kg, 150, 170, no i tych 100 chłopa było. Podzielono nas na 10 ekip, 5 dni w eliminacji. Zostawało nas 10 po 5 dniach, 2 dni przerwy i znowu 5 dni finału. No i z tych 100 chłopa zostawał tylko jeden. I to naprawdę chłopy
przeogromne. Ja przy nich czułem się jak małe dziecko. Po prostu jak chłopczyk taki, no, futbolista. No właśnie, i przez 10 lat w tym sporcie na świecie rządziłem. Mały chłopczyk, jak oni to nazywali, lekkoatleta z Polski przyjechał. I żeniłem ich jak chciałem. Potem oni, bo jak ty to robisz? Nie wiem. Ja opowiem, że to głowa była bardziej. Okej, okay. Bo ja sobie pomyślałem, że a może jest jakiś taki cholera przywar przy tym, czy jakieś takie możliwości fizyczne, wiesz, jak w siłowaniu się na rękę, no nie? Uważam, nie uważam, zawsze najsilniejszy wygrywa. Uważam, że w tym sporcie głowa odgrywała. Nie byłem tak silny fizycznie, ale głowę miałem tak silną, że potrafiłem, nie wiem, kiedy ja wchodziłem na plac, to wszyscy, z nim się nie wygra. No dobra, czy ty byłeś najbardziej zmotywowany? Do dnia dzisiejszego coś takiego mam, że po prostu jak wchodzę, to wiem, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Okej. Okay. A czy to się tobie wytworzyło? Czy ty to na to zapracowałeś? Czy ty się taki urodziłeś? Nie wiem. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno jest to poparte ciężką pracą. To nie jest to, że sobie pstrykam, wychodzę i mam to. Żeby do takiego czegoś dojść, to trzeba po prostu ciężko, ciężko pracować i wypracować sobie ten schemat, systematykę pracy. Czasami nie potrzeba aż tak ciężko trenować, ale systematycznie, codziennie, 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 latami, aż organizm odda to. To organizm ludzki to jest jak drzewo. Dzisiaj małe drzewko zasadzimy, to jest malutkie. Każdy wiatr w lewo, w prawo, wschód, zachód, północ, południe wygina się. Ale za 10 lat to drzewo będzie tak silne jak dom, że w żadną stronę się nie wygnie. Ale żeby to drzewo urosło, trzeba czasu. Okay. I dopiero jak to drzewo urośnie, będzie duże w obwodzie, żaden wiatr tego nie naruszy. Ani w lewo, ani w prawo. Ale na to trzeba czekać. Nie przyspieszymy, nie pogonimy. Czas. Wiosna, lato, jesień, zima. I czekamy, czekamy, czekamy. Aż to wreszcie będzie. Czyli ty jesteś po prostu cierpliwą osobą. Jestem bardzo cierpliwy. Jestem bardzo cierpliwy. 13 lat jestem w MMA. Przez 10 lat śmiano się ze mnie. 8 lat śmiano, szydzono ze mnie, do czego on się nadaje. Nic z tego nie będzie. Krzyżyk postawiono, a ja nie. A ja idę dalej. Uklękłem, podniosę się, idę dalej. Przegrałem, podniosę się, idę dalej. I 13 lat idę dalej. Niektórzy się wyłamali, Mariusz idzie dalej. Kurde, to co to by było, jak ty byś sobie wymyślił, że w Hollywood aktorem chcesz zostać, to nie byś chcę, był nie terminatorem już nie chcę, już nie chcę sobie wymyślać, już starczy mi tych wyzwań, które sobie postawiłem. Jeszcze się troszeczkę pobawię sportem, bo ja to nazywam zabawę sportem. No i w pewnym momencie, nie wiem, czy to będzie za rok, za pół roku, za półtora roku, powiem dość. Dziękuję, bawcie się chłopaki dalej. Ale ty przecież zwariujesz, jak tak zrobisz. Ja mam pracy na dzień dzisiejszy tyle, poza sportem, że nie wiem, gdzie mam ręce włożyć. No ja wiem, że posiadasz firmę transportową, ale co, chcesz wszystkie swoje siły i pasję wrzucić w firmę transportową? Nie, to powiem może tak nie do końca lekcję dobrze odrobić, bo wieloma dziedzinami się zajmuję. Transport jest jedną z wielu odnóg, tak zwanej dywersyfikacji. Robię różne rzeczy, a sport jest dla mnie tylko dodatkiem, odskoczniem od tego wszystkiego. Na dzień dzisiejszy, za którą odnogę nie złapę, pociągnę, jest rentowna, dobrze zarabia. Okej, okay, czyli ty jesteś cierpliwym pragmatykiem, i rozumiem, że w takim razie chcesz po prostu iść w biznes. Wiesz co, ja już tylko chcę na dzień dzisiejszy, starczy mi tego wszystkiego, co jest za moimi plecami. Ja chcę tylko spokojnie sobie żyć. Żeby nikt mi nie przeszkadzał w tym wszystkim, nikt mi nie utrudniał, ja nikomu krzywdy nie robię, nikomu nic nie zabieram, nikomu nic nie jestem winny, ja nic nie muszę, ja tylko już mogę. No dobra, a wiesz co, zadałem takie pytanie, na które Polacy nie lubią odpowiadać, ale ile jesteś wart? 20, 50, 100 baniek? Niewiele się pomyliłeś. Na tym koncie jest dobra suma. Trzycyfrowa dobra suma jest. No, trzycyfrowa to chyba więcej niż trzycyfrowa. No, mówimy, no takie, no, już o milionach mówimy, więc jest dobrze.
No bo, ale ty bierzesz pod uwagę na przykład coś takiego, dobra, półtora sezonu, tu jeszcze wygrałeś jakąś ważną dla ciebie walkę i nagle co? Jedziesz na Bahama i pijesz drinka i po drugim drinku mówisz, nie, przecież to muszę kurna wyrwać drzewo albo coś. Nie, wiesz co, nie mam czegoś takiego. Oczywiście, że czasami gdzieś sobie wyjeżdżam, ja tego nie pokazuję. Ja nie mam potrzeby pokazywania, obnoszenia się, że jestem gdziekolwiek, gdzieś na wakacjach. Zniknąć mogę na tydzień i ja nie muszę tego pokazywać, bo ja nie mam potrzeby pokazywania się, że ja jeżdżę Ferrari, że ja jeżdżę Lamborghini, czy ja jeżdżę Mercedesem. Ja nie mam potrzeby obnoszenia się z tym, że wiesz co, ja leżę pod palmami. Tak, ja już słyszałem. Ja nie mam potrzeby pokazywania, obnoszenia się, że ja jestem na wakacjach. Mi nie chodzi o to, że masz taką potrzebę, tylko moje pytanie było, czy jak ty jesteś na tych wakacjach, to czy ty się zbyt szybko na nich nie nudzisz, czy nagle nie dochodzi do wniosku, że... Czy jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżam, to pierwsze 2-3 dni to cały czas śpię, odsypiam, a po tych 3-4 dniach dopiero zaczynam, a to tu sobie pójdę, tu sobie pójdę, tu sobie pójdę, tu chcę zobaczyć, to chcę zobaczyć, a jak to jest tutaj, zobaczyć jak tu ludzie żyją w tym kraju, a może tak jest, a może tak, a kiedyś sobie iść tam gdzieś na basen, a wieczorem przyjdzie postawić sobie przysłowiową butelkę wina i wypić butelkę wina albo dobrą flaszkę wódki postawić, wypić sobie kilka drinów, żeby przyszumiało w głowie trochę, bo alkohol jest dla ludzi, dla mądrych, a debilom to nie ma co łyżki dawać, bo i łyżkę połamią. No, tak, no. A jakie ty masz zainteresowania właśnie takie pozasportowe, na przykład na, czy na wyjeździe, czy w wolnym czasie, czy ty masz jakieś na przykład swojego, nie wiem, takiego konika, że coś lubisz zwiedzać albo jakąś taką... Jeżeli tylko czas mam, oczywiście, że gdzieś tam wyjeżdżam, podróżuję, gdzie, jeżeli mam czas na to i siłę jeszcze. Oczywiście, że gdzieś można sobie wziąć, wyjechać, czy do Stanów, czy tutaj, czy nawet w Polskę można wyjechać. W Polsce jest tyle miejsc fajnych do zwiedzania, żeby tylko chęci były i siła na to. No, jeśli chodzi o Polskę, to myślę, że przeciętny Polak bardzo słabo zna ten kraj. Taki przeciętny Polak Janek Kowalski to zawsze tylko pracuje, bo to... No i ja się tym ludziom czasami nie dziwię. No, czasami to, co ja słyszę dookoła teraz, po prostu ludziom brakuje takiej systematyczności i takiej zawziętości, że coś robię, to robię dobrze do końca. Ktoś zaczyna, przerywa i nie kończy tego, co zaczął. Dużo ludziom po prostu brakuje. Czasami pytają się, Mariusz, skąd to wziąć motywację na to wszystko, żeby tak po prostu działać systematycznie? Jak zrobić, żeby nauczyć się tego? No co zrobić? No po prostu albo coś takiego masz, albo nie masz. Kurde, no to smutna historia, bo ani nie masz poczucia, że nie wiem, może jakiś rodzaj wychowania ty odebrałeś, które tak na ciebie wpłynęły, czy uważasz, że to jest totalnie sprawa osobista, genetyczna i to wszystko? Uważam, że to są sprawy indywidualne. Człowiek, będąc młodym człowiekiem, jest to przede wszystkim zasługa rodziców. Człowiek młody jest tak zwany komputer czysty, chłonny. To, co mu dasz, to on weźmie. Jest to wina rodziców. Na dzień dzisiejszy rodzice, to co się patrzy tak dookoła, masz telefon, pobaw się. Nie, dziecko po prostu trzeba zaszczepić czymś, coś mu po prostu pokazać, no dać ten początek. To co dzieciakowi małemu pokaże, to on będzie to później wykonywał. No i ja tak miałem. Ja mówię na podstawie siebie. Ojciec mi pokazał coś, no i w tym kierunku sobie poszedłem. Ale to ojciec we mnie to zaszczepił. Pokazał mi pierwsze ruchy, gdzie jak tylko sięgam pamięcią, będąc małym chłopcem, ojciec mi pokazał, że to można. No i w tym kierunku sobie poszedłem. A ty miałeś jeszcze taki okres w dzieciństwie, gdzie iluś różnych rzeczy próbowałeś, że... Nie miałem. A widzisz. Nie wiem dlaczego zawsze matka krzyczała, idziesz do nauki czy nie, idziesz, weźmiesz się za naukę, a ja tylko sala treningowa, albo jakieś worki, albo siłownia, albo piłka, bieganie, coś tam po prostu takie związane wszystko coś ze sportem było. Nie wiem dlaczego,
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Pewnie masz dryg do tego. No, być może mam predyspozycję do tego, żeby w kierunku sportu iść. Później potem przyszła szkoła średnia, potem przyszły studia, jedne, drugie. Też to wszystko pokończyłem. No i jakoś tak się życie poukładało. No i przede wszystkim systematyczność, systematyka. Systematyka, jeszcze raz powtórzę, systematyka. No, wiesz co, to jest coś, co może ci pozazdrościć, ale są... dużo jest dzieciaków, gdzie ja uważam, że to akurat jest na to dobry wiek czasami, gdzie się próbuje, że ktoś tam pograł w tenisa, to jeszcze nie to, coś tam porobił innego. Nie wypowiadam się na ten temat, dlatego że ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Ja zawsze akurat mówię na przykładzie swoim. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, nie będę nikogo ukierunkowywał, nie będę mówił, że to jest dobre, weź się tak, czy tak, czy tak. Nie, ja tylko cały czas mówię na swoim przykładzie, jak ja byłem ukierunkowany, jak poszedłem, dlaczego tak było. No... żeby jakiekolwiek zdanie zabrać i komuś doradzać, to trzeba by po prostu ekspertem w tej dziedzinie by poczytać troszeczkę, no być wykształconym w tej dziedzinie. Ja tylko mogę powiedzieć na zasadzie swojego przykładu. Co było, jak było i mogę to po prostu powielić, a może za ileś lat to, co ja mówię teraz, może to będzie rzeczywiście dobre. Nie wiem. Zobaczymy. Zazwyczaj jest to tak, że jak już po iluś tam latach, nie, to, co on mówił, jest dobre. To jak ty ćwiczyłeś, przygotowywałeś się do swojego roastu? Jak sobie wziąłeś za honor, że teraz będziesz zabawny? Wiesz co, ja mam duży dystans do siebie i poczucie humoru, więc dla mnie jest czas na żarty, jest miejsce akurat tam, akurat w danym momencie było miejsce na to, żeby sobie ze mnie drwiono, pośmiano się. I na wszystko musi być czas i miejsce. Tak samo jak i w tym momencie, jak ja bym ci zaczął teraz obliżać, ty taki czy nie taki, no to byś się po prostu na mnie obraził, ty, no odbiło mu. Ale jest takie po prostu... Musiałbym coś lepszego wymyślić. No, ale na przykład przychodzi taki czas, żebyś po prostu powiedział, dobra, fajnie jest i sobie drwimy z ciebie i się bawimy. No bo to czas, miejsce, na wszystko jest czas, pora i miejsce. Wtedy akurat, kiedy był ten roast, kiedy był kabaret, to można sobie było ze mnie drwić, mogli powiedzieć, że jestem pedał, gej, taki, nie taki, Alfons od najróżniejszych. I bo to była pora, czas i miejsce na to. Jeżeli ktoś do mnie w danym momencie powiedziałby, wiesz co, Mariusz, jak to się mówi, no to biorę to z przymrużeniem oka. No ale jak w pewnym momencie, w nieodpowiednim momencie ktoś mówi, jesteśmy na poważnej rozmowie gdzieś, jakieś interesy robimy i ktoś powie ci kilka słów takich niecenzurowanych, to po prostu dobra, to my panowie wychodzimy stąd, nie mamy o czym tutaj rozmawiać. A na wszystko jest czas, pora i miejsce. I akurat w tamtym momencie czas, pora i miejsce było, że można sobie było pożartować, podrwić ze mnie i tak jest. A ty się trochę do tego przygotowywałeś? Jest co, że tak, oczywiście, że się przygotowałem, bo ja tych ludzi, którzy brali udział, wiedziałem, kim oni są, ale dokładnie ich przeszłości nie wiedziałem, na przykład co, gdzie, jak, kiedy. I o każdym musiałem troszeczkę sobie popatrzeć, czym się oni zajmują, dowiedzieć się, na przykład, a dlaczego na przykład jeden mówią, że lubi zwiedzać kultury bakterii, aha, to wiemy, że chłopak, który dużo jeździ po świecie, czasami się gdzieś tam na przykład nie mył i dlaczego kultury bakterii, bo okay. Na przykład dużo podróżował, o kimś mówią, drwią sobie i trzeba po prostu było wiedzieć, dlaczego tak to jest robione. No i musiałem odrobić lekcję. Wiadomo, że jeżeli się za coś bierzesz, to trzeba było sobie odrobić lekcję. I oczywiście na temat każdego z tych uczestników trzeba było odrobić lekcję. Na temat na przykład Jurasa, to za dużo lekcji nie musiałem odrabiać, bo wiedziałem, znam tego chłopaka bardzo długo. Popka też nie musiałem dużo lekcji odrabiać, bo akurat Pawła znam doskonale też, więc a o innych musiałem troszeczkę więcej lekcji odrobić. Ja się zastanawiałem, czy ty miałeś trenera od żartów i czy on cię budził o 3 w nocy, nie, i kazał ci żart opowiadać. Nie, czegoś takiego nie miałem akurat. Ty głowę jeszcze chłonną mam, jeszcze mam nieobitą, więc to wszystko szybko przyswoiłem do siebie. A tak, będąc przy Popku, to on też chyba miał kiedyś, tylko że nieoficjalny, jakiś bardzo ładny ten wynik w wyciskaniu sztangi leżąc. Tak, słyszałem. Popek bardzo silne chłopisko swoimi czasy był. Tak, pamiętam doskonale, więc on miał wyniki ponad 200 parę kilogramów na ławce, więc to też takie silne naprawdę chłopisko. No moim zdaniem to jest już grubo jak cholera. Ponad 200, tak, naprawdę grubo jak cholera, tak mogę powiedzieć.
A biznesy, kiedy do ciebie przyszły, to znaczy kiedy się zabrałeś się za, kiedy stałeś się biznesmenem? I ja znam najbardziej ten motyw z filmu transportowo, ale ja też słyszałem, że ty w jakiejś gastronomii działasz, jeśli dobrze. Tak, salę bankietową wiem. Jakąś tam mam, też trochę transportu jest, troszeczkę ogrodnictwa jest i trochę jeszcze wiele innych dziedzin też, których troszeczkę też tak zaczepione mam i gdzieś wszystko, powiedzmy, za który sznurek nie pociągam. Jak to się mówi, tu 1000 zł, tu 1000 zł, ja mówię tak delikatnie, mówię, tu 1000 zł, czy tam okay. Tu 50 000, tu 50 000, tu troszkę, tu trochę, no i uzbiera się troszeczkę tego wszystkiego. Koniec miesiąca przyjdzie, albo rachunek sumienia robimy na koniec roku, no, uzbierało się troszeczkę. I jeszcze troszeczkę dojdzie sportu, hobby, gdzie akurat pasja i można to wszystko pogodzić razem. I da się jakoś żyć. I da się jakoś spokojnie, godnie żyć. Tak sobie myślałem, czekaj, bo miałem jeden taki jeszcze temat, ale teraz mi wypadł z głowy. A, wiem już, o co się chciałem zapytać. A jak teraz rynek w ogóle transportowy wygląda przy tym szaleństwie cenowym, jeśli chodzi o benzynę? To w ogóle... Wiesz co, teraz akurat rynek transportowy na dzień dzisiejszy to wszystko jest rentowne. Akurat środowisko kierowców transportowych jest to bardzo specyficzne środowisko i trzeba z każdym kierowcą, z każdym pracownikiem, każdy człowiek jest indywidualny. Ja akurat mam z 12-13 kierowców i z każdego znam z imienia, nazwiska, wszystko, gdzie, co, jak do każdego trzeba podchodzić indywidualnie. I czasami bardzo często tak jest, że kierowca nawet więcej zarabia niż mi z auta zostaje. Mimo to, że zainwestowałeś przykładowo tam w zestaw 600 000 netto, no to kierowca więcej zarabia niż ci zostaje. Akurat o tyle dobrze mam, że nie mam żadnych leasingów, nie mam żadnego zadłużenia na tych autach, więc sobie mogę na to po prostu pozwolić. Na tych 10-15 autach zawsze niech zostanie 5-6 tysięcy i zawsze coś z tego zostanie. A kierowca dostaje 8-9 tysięcy i dychę dostaje. To należy po prostu, jak wszystko się układa. To jest od wielu czynników. Nie ma czegoś takiego, że z pustego nalejesz. Nie. Kierowca musi, jest konto danego auta, auto zarabia, kierowca zarabia. Auto nie zarabia, kierowca nie zarabia. Proste i logiczne to jest chyba. A teraz firmy miały problemy z tymi zmianami cen? Wiesz co, oczywiście, że jeżeli zmiany cen paliwa jest to na bieżąco, co na początku tygodnia, nawet 2 razy w tygodniu zdzwanialiśmy się ze spedycjami, z którymi współpracujemy i zawsze zmiana. Dzisiaj na przykład prosty taki przykład dam. Jedziemy dzisiaj, powiedzmy, Warszawa, Szczecin za 1500 zł dzisiaj, a już za 2 dni jedziemy za 1800. No właśnie, i to trzeba tak, i to po prostu od razu była wysyłana informacja do zleceniodawcy i od razu to korekty robiliśmy. A jeżeli paliwo poleciało w dół, to znowu wracaliśmy do mniejszego, tak. I to po prostu codziennie na bieżąco trzeba było śledzić, no bo no, nikt nie będzie pracował za darmo. Pracujemy, nikt nie pracuje dla idei, pracujemy dla pieniędzy. Dobra, czyli wy macie normalnie podpisywane takie umowy, w których jest zastrzeżenie, że skoro te ceny się zmieniają, tak... Ale w każdej dziedzinie tak jest. Nie ma czegoś takiego, że podpisałeś umowę, nawet teraz głośno jest w branży budowlanej. Ktoś podpisał i ceny poszły tak w górę, ceny pracownika, materiałów poszły i za metr było 1000 zł przykładowo, a wyprodukowanie tego, wybudowanie 1500 i ten, który przyjął, to ma to postawić. Nie, to by to położył, dziękuję, zostawił. Wszystko, jesteśmy ludźmi i trzeba siadać i rozmawiać. No tak, aczkolwiek jak teraz już się powoli ludzie przyzwyczaili, że te ceny to się tak zmieniają niebotycznie, że to na drugi dzień może być zupełnie co innego. Może być, tak. Natomiast był moment, w którym rynek był dużo bardziej ustabilizowany i no, ja słyszałem o takich gdzieś wśród znajomych czy znajomych znajomych przypadkach, gdzie ktoś właśnie miał dany kontrakt, czy był z wykonawcą, czy nawet on kogoś zatrudniał i nagle wszystko się posypało. Zgadza się, bardzo, to... bardzo dużo takich przypadków słyszałem, że takie mają leasingi pobrane, wszystko to, no i potem w pewnym momencie firma upada, no i bankructwa są, więc to było, jest i będzie, no rynek jest brutalny.
jeżeli prowadzisz jakąś firmę, zawsze koło ratunkowe, jakąś rezerwę musisz mieć. Jeżeli nie masz tej rezerwy, nie zaczynaj robić biznesu jakiegokolwiek, a może mi się uda. Dla mnie nie ma czegoś takiego, a może mi się uda. Może to wielkie jest i szerokie i może nic z tego nie wyjść. Okej, okay, czyli ty masz takie zasady, żeby budować na fundamentach. Dobry fundament, wszystko i potem idziemy krok dalej do przodu. Nie ma czegoś takiego, może. Czyli w sumie ty nie jesteś ryzykantem. Nie jestem ryzykantem. Lubię ryzyko minimalne. Wolę najeść się malutką łyżeczką, po malutku. Nie chcę jeść dużą łyżką i chochlą. Okej. Okay. Nie. Nie chcę. A jak teraz przewidujesz, że będzie wyglądała walka z moim kolegą Michałem? Będzie bardzo ciężka walka. Michał jest bardzo dobrym zawodnikiem i nawet na sekundę nie mogę go zlekceważyć. Nawet na sekundę, bo może światło zgasnąć. Więc jest to bardzo dobrym zawodnikiem i no, bynajmniej dłużej ode mnie w MMA jest, a ja już też jakimś tam laikiem nie jestem, no 13 lat już jestem. Ileś tych walk z tymi dobrymi zawodnikami, z takimi miałem. No i cały czas, a Michał też wie, że mogę nie być fenomenem techniki, ale potrafię położyć, dołożyć, potrafię znokautować, potrafię kopać. Na każdej płaszczyźnie potrafię się w mniejszym, większym stopniu odnaleźć. I Michał też to wie doskonale. A ja o Michale doskonale praktycznie wszystko wiem to samo. Więc tak samo jak i z kolegą, na przykład z moim Jurasem. Znaliśmy się, razem trenowaliśmy. Weszliśmy do klatki, był ogień do upadłego. I z Michałem będzie podobnie. No, chyba że ktoś niespodziewany knockout. To jest MMA. MMA jest nieprzewidywalne. Czasami faworyt przegrywa, a i odwrotnie, więc to jest MMA. A w MMA wszystko zdarzyć się może. Też tak może być, że walka może potrwać 20 sekund. Może 5 sekund nawet potrwać. Nie wiadomo, a może potrwać pełen dystans. Różnie to może być. A gdybyś na przykład miał nie walczyć w MMA, to upatrujesz jakiś sport, jakieś sztuki walki, w których byś mógł sobie, nie wiem, poradzić, albo który by cię interesował? Wiesz co, nie zastanawiam się nad tym, co by było, gdyby. Ja po prostu biorę to, co jest, co w danym momencie jest. Co by było, gdy złamę nogę? Po co mam się zastanawiać i sobie strzępić głowę na coś, co mi jest po prostu niepotrzebne? Ale gdyby ktoś ci zaproponował, słuchaj Mariusz, jest do wzięcia ciekawa walka bokserska. Ciekawa walka dla zabawy, może po prostu dla sprawdzenia. I oczywiście lubię ryzyko, ale małe ryzyko. Na przykład dzisiaj, gdyby przyszła walka z Arturem Szpilką na bokserska, nie ma takiej opcji. Głowę by mi urwał. Ale w MMA? Bardzo chętnie. Okej. Okay. Nie, z Arturem? No chyba musiałbym być kamikadze jakimś, żeby wejść do niego w rękawicach boksersko. Nie, to trzeba by po prostu było być, no troszeczkę, no... No tam mam 5% szansy. Więc nie. Lubię ryzyko, ale nie takie. Rozumiem. Czy tobie zdarzy się wzruszyć albo nawet zapłakać? Jestem normalnym człowiekiem jak każdy inny. Nie jestem z kamienia. Taki sam człowiek jestem jak każdy inny. Nie znoszę krzywdy ludzkiej. Nie lubię cwaniaków. Nie lubię cwaniaków takich wyzyskiwaczy. Myślą, a może mi się uda, to go wywalę, wypuszczę go w kosmos. Tak jak ja nikomu nic nie jestem dłużny, nikomu nic nie ukradłem, nikomu nic nie zabrałem, nie oszukałem. Wstaję sobie rano i pełną piersią oddycham i nikt mi nie powie, Pudzian, ty mi jesteś dłużny, ty mnie wywaliłeś, ty mnie wystawiłeś w kosmos. Mam swoje zasady i tym żyję. Słuchaj, to jest moja jedna z najkrótszych rozmów, ponieważ mi powiedziano, że mam ciebie odwieźć na za 10, a z powodu tych różnych tutaj perturbacji, zawirowań. Może będzie jeszcze okazja kiedyś porozmawiać dłużej i tak bardziej, tak jeszcze na luzie i otwarcie o tym wszystkim. No, tak jak widzisz, radzę sobie w tym wszystkim, w tej całej naszej obecnej dżungli.
Nie jest to łatwe, ale daje radę. No, wygląda, jakbyś dawał więcej niż radę, więc gratuluję. Nie mogę ci życzyć wygranej, ponieważ Michał jest moim kumplem. I wiesz co, oczywiście też ja Michała bardzo lubię, niech wygra ten, który będzie miał predyspozycję dnia, a ja to przede wszystkim mówię, żebyśmy sobie tylko za dużej krzywdy nie zrobili. I tego się będę cieszył, że po prostu wyjdziemy z klatki, piątkę przybijemy i Michał. Ktoś musi wygrać. Albo ja, albo Michał. To jest normalne. Taki jest sport. A po tym wszystkim chciałbym sobie usiąść, piwo wypić. Tak jak na przykład dzisiaj z Jurasem, z Karolem Bedorfem. Mimo to, że Bedorf ze mną wygrał, usiądziemy, zawsze przyjdziemy, piątkę sobie przybijemy. Czy nawet z Łukaszem, czy z innymi zawodnikami. To jest tylko sport. To nie jest walka o życie. To jest tylko sport. I ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Miło to słyszeć. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość, Mariusz Pudzianowski. Pudzian. Dziękuję bardzo. A to do zobaczyska. Prowadzący ESSA. No i co? Sprawdzajcie walkę już. Czekaj, który to jest? 30 czy... 28. 28. 28 maja i już za kilka dni będzie wojna z Michałem. 28. Sprawdzajcie walkę. ESSA.